pod koniec tak lodu złapało, że już dobrze, że... Oho. Oho. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Znaczy tutaj ten zaraz zachodzi wyjazd. Chciałbym przypomnieć, że ja jeżdżę non stop na kapciu. Gdzie tam? Nie mam kompletnie powietrza w tylnym kole, wariat. Normalnie ziomek se na kapciu leci, a co tam? Jest git. Bum, siemanko. Jak dla mnie trochę przerwa, dla was niezbyt. Ja z 2 tygodnie bite nie jeździłem, jak nie nawet ze 3, no trochę mi się tam nie ułożył czas i w ogóle stoi brudas. Na Instastory pewnie widzieliście foteczki, specjalnie go nie myłem, żeby go umyć w śniegu. Spadł śnieg, jest piękna pogoda na zewnątrz. Ja ostatnią przejażdżkę jeździłem na kapciu, o tak o, jeździłem na kapciu z ostatnią moją przejażdżką. No niestety muszę zmienić dętkę. Dętka znajduje się tutaj. Wymieniam tą dęteczkę i lecimy wszędzie. Ja chcę upalać bokiem, ja chcę latać. Mam 46 czarną, którą przed chwilą wyciągnąłem, bo ją podnoszę trochę, bo no, fajny jest warun, może by było trzeba nią pojeździć, poza tym też się chce ją sprzedać. Jak ktoś chce czarne 46-18 LPG, to zapraszam do wiadomości prywatnej na Instagramie. 63 litry, diesel, poczipie, wszystko cacy, też zapraszam. Sorry, musiałem. Dobra, tak czy siak, wyciągam wariata, zmieniam dętkę i ogień. Miłego oglądania, wszystkiego dobrego wam życzę. Dobra, wariaty. Dawno tego nie czułem, nie? Bardzo dawno tego nie czułem. Tam jest śnieg i suron, to jest takie coś, że praktycznie rok temu dostałem surona i praktycznie od razu na jego przyjście spadł śnieg, więc wszystko ogarniałem w trakcie śniegu i dla mnie w tym momencie porównanie mojego jakby skilla w jeździe fajnie się przekłada to wszystko teraz na ten śnieg. Mega, mega, mega mocny temat. Nieźle. Naprawdę. Choć i tak to już jest taki zmrożony śnieg. Świeżynka byłaby lepsza. Ogólnie miałem zmienić dętkę, nie? Zmieniłem dętkę. Nie sprawdziłem tej dętki, którą kupiłem. No i jeżdżę na kapciu ogólnie, ale ta opona jest na tyle twarda, że jakbym miał, nie wiem, ona jakby imitowała jakby z pulbara. Jeszcze taką dużą dętkę wsadziłem do środka, żeby trochę twardsza opona była, trochę dupą mi majta na boki, bo jest jakby nierówno wsadzona opona z tą dętką. Ale myślę, że bez problemu sobie poradzi. Poza tym przy takim warunku jakikolwiek grip jest na rękę. O kurwa, jak ja dawno tego nie czułem. Dobra, plac manewrowy. Ale mam grip. Ale petarda. Yo. To nie to co rok temu. Wydaje mi się, że tylko mam gripa dużego, czuję. Ale napiera się niesamowicie. Niesamowicie. O, wypada mi. Ale wydaje mi się, że mam bardzo dużo gripa. Ale beka!
Ale zabawa. Zostawiłbym gdzieś GoPro. Stoisz? Ale zabawa. Sketchy, bo pod spodem jest lód. Ale zabawa. Ale lód. Wow, ale można się tu wyłożyć. To jest tak, w dalszym ciągu ten surom po tym śniegu szybko przyspiesza, ale troszeczkę gorzej mu z hamowaniem, ale fajnie, fajnie. Łapa spuchła normalnie, łapa nabita, mało jeżdżę, to teraz szybko się pompuje. W pewnym momencie to już miało fajną formę, bo nie puchła ta łapa już tak za mocno. A teraz dalej, o, ale ulga, tu się jakoś przejeżdżało. No i jest tu przejazd. Ta gałąź nie pomaga. Ładnie, technicznie, cyk cyk, z klasą, z gracją. Pyk pyk, tutaj po schodkach. Pyk. Kurde. Jak mięciutko. Tutaj jest szczery lód. Ile mam baterii? Co? Dopiero 8%! A! Dobra, zaraz idziemy do lasu. Tam w lesie to na pewno nie będzie. Nie będzie nic wyryte. Bo najgorzej jak ludzie chodzą. Ja to zawsze sobie tutaj. Pyk! Zajebiście! Jeszcze raz. Fajny podjazd. Tutaj jeszcze trzeba. Na lewo od razu się wbić. To jest ciekawa góreczka. Pyk. Na koło go. Pa. Chłopie, jak tu normalnie posiadówę można walić, zobacz. Ostro, ziom. Tyle czasu tu jeździłem, ani razu tu nie wjechałem, nie widziałem tego. Sztuce kanapa leży elegancko, sobie można tutaj o zachodzie słońca przyjść w krzakach posiedzieć z covidą. Ale normalnie pół górki na kole sobie jechałem. Tak o, bez problemu. O, miota nim jak szata. Pyk. Pyk, cały chodzisz, nie puszczasz gazu, nie puszczasz. Pyk. O. Elegancko. Normalnie ziomek se na kapciu leci, a co tam. Jest git. Fajnie się pod to wjeżdżało, nie powiem. O. Gorzej jak mi opona wypadnie z rantu, ale nie powinna ją tak ciężko ściągnąć. Co prawda jest śnieg i trochę jednak pomaga, bo to mokre koło co chwilę będzie, ale powinno być git. Dobra, co, jeszcze jeden podjazd i spierdalam stąd. Jadę gdzieś indziej. Ale fajnie tu jest, tak na rozgrzeweczkę, na poczucie tej zimy, tak jest okej. Ale fajnie, 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 podoba mi się. Ten początek jest taki cały w lodzie i mega trzeba tańczyć na nim i opanowywać skurczybyka. Stąd jak już wezmę rozpęd, to
ogniem. Może jakoś by zmienił. Tutaj tako pod drzewem na prawo. Kurwa, duże te gałęzie są. No dobra. Wyjdźmy z opresji. Pyk. Jechał. Wjechał! Już czuję, że mi coś w nogę napierdziela. Ja chyba już wiem co. Wyciągnęłeś się, co, chamy? Całego cię wyciągam. O! Nie świecimy w lesie, później wyrzucę. Jeżdżę w goglach. Wow, ale bez gogli jest pięknie, w ogóle. Myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi, że las najpiękniejszy jest zimą. Dlatego trzeba jechać do jakiegoś pięknego lasu. Ta kostka jest potężna jednak. No to, ale ładnie wgryzło się, muszę zobaczyć ślad. Warto takie rzeczy sobie ogarnąć. Nie no, normalnie wgryzła się w ciul. Super, fajnie. Pod koniec tak lodu złapało, że już dobrze, że... Oho. Dzień dobry, dobry wieczór. Znaczy tutaj ten zaraz zachodzi. Wyjazd. Jezu, pięknie. Od razu pomyślałem, że to do mnie. Że tam jeżdżę. Ale wątpię, bo by się zatrzymali przecież. Kurde, za późno wyjechałem, naprawdę. Bo inaczej jest, jak jest jednak śnieżek, a inaczej jak jest szczery lód pod śnieżkiem. O, zobacz, kurwa, przecież ja tu taniec z gwiazdami napierdzielam. To jest jedno delikatnie złe odkręcenie manetki. A chodź, przygodo, lecisz na bok. Nie wiem, czy się tam to nagrało, cholera. Dobra, tak czy siak wracamy w drugą stronę, bo to się mega przyjemnie śmigało. 79%. Ha, ale zabawne to jest. Hehe. Uhu, tyle już się najeździłem, już mi łapy spuchły. A ja dopiero 20% wyjechałem. Dobra. To jest fajne, bo to jest mega techniczne. No stop, ciemiota. Prawo, lewo. Skręcasz sobie po tym ściegu. Najlepsze jest to, że pod tym śniegiem non stop jest niewiadoma. Ty nie wiesz, co cię czeka. Za pół sekundy, czy lecisz przez kierę na mordę, czy cię w prawo pociągnie na gazie, czy w lewo. Jedziesz po prostu, swawola, ale jest kurde rozpierdziel. Mega fajnie, podoba mi się takie coś, to jest spoko. Jest prędkość, jest uślizg i kontrola. Ale kucur. Ale kucur. Jeszcze raz. Tak patrzysz, ty nie wiesz, kiedy to się kurwa skończy. Dobra, bateria zmieniona, ale rakieta. Jeszcze raz, w jedną i w drugą stronę. Mega grubo się po tym jedzie. I ściągnę gogle. W drugą stronę założę jednak, ale świeci słońce. Piękny warun ogólnie jest. Tylko czemu ja 2-3 dni temu nie wyszedłem? Bo ten śnieg jest taki mega suchy, wiecie o co chodzi. On już zleżał, jest mróz przez parę dni i on jest taki bardzo sypki. W sumie fajnie jest, tylko ten kurde kapeć i duża kostka trzyma skubańca i można przez to tak gnać po takich ścieżkach jak ta. Dobra, let's go. O, przestrzeliłem. Nie no, muszę gogle założyć jednak, bo oślepia ten biały.
mocno razi ten śnieg. O, teraz lepiej. Bardzo mocny odcinek, naprawdę. Grubo pompuje. Podczepiamy? Podczepiamy młodego? To, ale to jest taka odkryta przestrzeń, przecież takie duże ślady. No przecież ja mogę sobie tutaj uskutecznić delikatny plan w postaci jakiegoś fajnego toru. Chciałbym przypomnieć, że ja jeżdżę non-stop na kapciu. Ja nie mam kompletnie powietrza w tylnym kole, wariaty. Nie wiem, czy ktoś kuma to od samego początku. Może ktoś przewinął i teraz patrzę się na ten urywek filmu. Ja jeżdżę non-stop na kapciu. O, beka. Lodowisko. Dobra, byleby tylko przód. Ma przód kleić, to jest najważniejsze. Przód. Dupa niech lata prawo i lewo. Byleby przód się nie uślizgnął. Auć. Pojechałbym w jedno ładne miejsce, ale to jest kawałek drogi stąd. 63% jeszcze ostro. Zobaczymy, będę się w tamtym kierunku kierował. O kurwa, za nisko kamerę no stop miałem. Tak o, powinna być. Przepraszam. Czasem tak jest, że w ferworze jazdy człowiek nie ogarnie, ale widzieliście chociaż jak na dole wszystko chodzi. Dobra, ogień.